świecie, w którym podobno już za parę lat zostaną nam tylko elektryczne, bezemisyjne i zupełnie bezpłciowe crossovery, Jaguar prezentuje to, czyli nową odsłonę swojego niezmiennie pięknego, niezmiennie wulgarnego, a także niezmiennie napędzanego 5-litrowym silnikiem V8 Coupe F-Type. Po 7 latach na rynku duchowy następca kultowego E-Type'a zyskał kompleksowy pakiet modernizacji. Nowy model z zewnątrz wyróżnia się przede wszystkim gruntownie przeprojektowanym przodem, dzięki któremu nadwozie wygląda teraz na jeszcze niższe, szersze i bardziej masywne. Konstruktorzy nie poprzestali jednak na zmianach kosmetycznych. Jesteśmy już we wnętrzu. Co się zmieniło tutaj? Podobnie jak z zewnątrz są to raczej detale. Pojawiły się większe ekrany z trochę bardziej nowocześnie wyglądającym menu. Parę detali też się zmieniło, ale nie zmieniają one ogólnego charakteru tego miejsca. Czyli takie raczej ciasno opakowanej, otulającej się wokół kierowcy sportowej kabiny, która zresztą jest bardzo przyjemna, jeśli nie najbardziej efektowna w tej klasie. No ale to nie jest aż tak ważne, ponieważ co zawsze w F-Type'ie było ważne, to silniki. Ostatnie 150 km przejechałem już podstawową wersją, która będzie obecna na polskim rynku, czyli z trochę rozczarowującym dwulitrowym silnikiem czterocylindrowym o mocy 300 koni. Dlaczego trochę rozczarowującym? No po takim samochodzie chce się jednak więcej. Tam można sobie beztrosko wciskać pedał gazu w podłogę i przez cały czas to bardzo dobrze zestrojone, wyborne podwozie poradzi sobie z tą mocą i przez cały czas będziemy się kleić do drogi i też będziemy jechać bardzo szybko, ale od samochodu oczekiwałbym jednak trochę większego wyzwania. I takim wyzwaniem jest właśnie ta wersja, czyli F-Type R, czyli ta flagowa wersja, w której bez przerwy znajduje się 5-litrowy silnik V8, co trochę zaskakujące przez cały czas Jaguarowi, w jaki sposób udaje się ten silnik do tej wersji przemycać. Mało tego, nawet teraz ta środkowa wersja także ma silnik V8, wcześniej miała V6. Tak to robią Brytyjczycy i bardzo dobrze, że tak robią, bo ten silnik jest jednym z moich ulubionych silników ogólnie dostępnych na rynku, a w ogóle od razu już w takim opakowaniu przynosi to zupełnie nowy efekt, ale także wyzwanie. Wcześniej ten F-Type, który był dostępny na polskim rynku z 5-litrowym silnikiem V8, miał napęd na tył. No i potrafił troszkę nastraszyć, mnie nastraszył parę razy. Teraz ma on napęd na 4 koła, bo chyba nie byłem jedynym, kogo ten samochód zdołał przestraszyć. No zobaczmy w takim razie, jak to się sprawdza. Brzmi przyjemnie od razu na początku, choć może nie jakoś strasznie egzotycznie. To jest jednak taki silnik, który bardziej bazuje na momencie obrotowym, na tej swojej potędze, wynikającej z samego czystego momentu obrotowego. Na razie jeszcze jesteśmy w terenie zabudowanym. Tutaj mogę przyznać, że jedną z mocnych stron F-Type'a jest właśnie ta zdolność do takiej spokojnej, niewysilonej, komfortowej jazdy. Dzięki czemu to auto sprawdza się jako takie nowoczesne GT, czyli samochód do takich dłuższych podróży w komforcie i stylu. No we wnętrzu miejsca dla dwóch osób jest dość, nawet ten bagażnik, który znajduje się za mną, też pomieści bagaże na tygodniową podróż dla dwójki osób. No na więcej nie, no bo to jest dwudziowe GT. No dobrze, ale co jeśli drogi staną się trochę bardziej kręte, tak jak teraz? Wtedy włączy się tryb Dynamic Mode. Aha, i ten silnik pokaże swoją drugą twarz. Wow. Okej, dobra. To już było bardzo szybko. A teraz mamy przed sobą jeszcze zakręty. F-Type jest ciężkim samochodem. Różne jego wersje ważą między 1600 a nawet 1800 kg. Co jest dość sporym wynikiem, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia przecież z kompaktowym GT. Ale nie można powiedzieć, żeby od razu przez to F-Type był spisany na straty, ponieważ on to nadrabia takim charakterem. Nawet bym powiedział trochę w stylu amerykańskich muscle carów. Ten samochód potrafi troszkę się bujać na drodze, trochę zatańczyć, ale to jest właśnie fajne, że przez cały czas z tym samochodem jednak zdecydowanie się kierowca nie będzie nudził. Przez cały czas trzeba mieć do tego samochodu szacunek, to na pewno. Trzeba tutaj mieć szacunek do prędkości, a przede wszystkim trzeba mieć szacunek do praw fizyki, ponieważ tutaj przez cały czas one kierowcę doganiają. Ale to fajnie, ponieważ jest dużo nowych samochodów, przez które
jest kierowca mocno odizolowany już od tego, co się dzieje na drodze. I to wcale nie jest fajne. Tutaj ta bezpośredniość przez cały czas jest. Czy to w pracy układu kierowniczego, czy w pracy samych kół poszczególnych, które przez cały czas mają, tak tańczą na granicy. Tutaj przez cały czas czuć dużą satysfakcję z jazdy. Nie musi to być od razu tak szybka jazda, jak ta, którą uskuteczniam teraz, ale nawet na tych zakrętach podczas tych igraszek przez cały czas to jest bardzo satysfakcjonująca kombinacja dużego silnika z bardzo wprawnym podwoziem, widać ustawionym przez osoby, które lubią zabawę na drodze, no i jakościowym designem w takiej wykwintnej brytyjskiej formie. Może F-Type zostawia we mnie jak najbardziej pozytywne wspomnienia, to muszę przyznać, że tutaj z tych portugalskich dróg będę wyjeżdżał z pewną troską, ponieważ F-Type należy do tych samochodów, które są genialne, które są takimi samochodami, o jakich przez cały czas marzą entuzjaści motoryzacji i które powinny przez cały czas istnieć, ale trochę brakuje na nie miejsca. Ponieważ tak, z jednej strony ten silnik na pewno już na rynku nie może zostać długo w takiej formie. Przy obecnych normach WLTP i tych, które będą w przyszłych latach, na pewno on będzie musiał zostać zmieniony albo na hybrydę, albo na inne V8 jakiegoś innego producenta, które na pewno będzie mniejsze i na pewno nie będzie miało w sobie tyle charakteru. Z drugiej strony jest też już coraz mniej miejsca na rynku na takie niskie, egzotyczne coupé. Ludzie nie wybierają już ich tak często, widząc, że mogą mieć według nich równie atrakcyjny, egzotycznie wyglądający samochód w formie na przykład SUV-ów coupé, czyli samochodów, które także będą posiadały tą opadającą linię dachu, a jednak będą dużo bardziej praktyczne, funkcjonalne na co dzień. Więc czasy dla F-Type'a na pewno będą trudne. Ten nowy F-Type pojawia się w niekorzystnych dla siebie czasach, ale klienci, którzy będą go wybierać, zyskają podwójnie. Po pierwsze zyskają dostęp do jednego z ostatnich takich wielkich, naprawdę fascynujących silników, a po drugie zyskają samochód, który autentycznie fascynuje, jest elegancki i inspiruje, a to naprawdę już można powiedzieć o bardzo niewielkiej liczbie samochodów, które zostały na rynku. We'll be right back.